Witajcie śliczne panie. Kolejny blok, drugi z cyklu Sztywna babka starzeje się szybciej, czyli zachowujemy młodość wewnętrzną, a ona będzie nam promieniowała na zewnątrz. Ja wam opowiedziałam w zeszłym tygodniu o tym, jak mi się zdarzyło, jakie to było wspaniałe wyrzucanie emocji na pustej plaży, jeszcze wtedy zimnej, nad morzem, gdzie było trochę szlochu, gdzie było sporo śmiechu. I w ten sposób myślę, że po prostu się leczyłam wewnętrznie. A teraz wam pokażę jeszcze taki bardzo fajny stretching z liftingiem, który będzie też was rozluźniał, bo o tym są te dwa blogi. Będziemy wyglądały bardzo specyficznie, przygotujcie się na to i wyobraźcie sobie, że ja też muszę mieć trochę odwagi, żeby publicznie wam to pokazać. Uwaga! Prawe nasze ucho robi skłon do prawego ramienia. Prawa dłoń, jesteśmy wyprostowane, prawa dłoń sięga nie na ucho, ale na policzek i na skroń i robi im taki leciutki lifting. Zobaczcie, leciutko unoszę policzek i mogłabym już właściwie tak sobie odpoczywać, robiąc stretching szyi, na przykład ściągnąć sobie bark, ten drugi jeszcze troszeczkę w dół. Ale ja zrobię więcej, wystawię język przez dolny kącik ust, po to, żeby poczuć jeszcze lepsze rozciąganie tych napięć karku i boku szyi, a oczy skieruję wysoko po skosie do góry, żeby i mięśnie oczu poćwiczyły. Czyli uwaga, jęzorek w dół, a oczy. A potem chowamy język i uwaga, bardzo delikatnie zdejmujemy dłoń z głowy, głowa wraca. Robimy to samo na drugą stronę. Pamiętajmy, żeby zachować młodość, żeby nam stresy nie rzeźbiły głębokich linii i smutnych w buzi, musimy się też czasem porozluźniać. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia wkrótce.